Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 16 czerwca 2023 roku ukraiński portal Gławkom przeprowadził wywiad z prezesem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Antonem Drobowyczem. W tym wywiadzie ukraiński szef IPN-u zaczął stawiać Polsce warunki. Zresztą warto tutaj nadmienić, iż jest to postać niezwykle kontrowersyjna, mówiąc najdelikatniej jak się tylko da, jego wypowiedzi tuż po. Objęciu urzędu prezesa IPN-u w, w grudniu 2019 roku. No, można spokojnie, moim zdaniem, nazwać wypowiedziami kwestionującymi prawdę historyczną, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Do tego za chwilę jeszcze wrócę. Warto przywołać zresztą jeden z wywiadów, który, który Drobowicz właśnie udzielił zaraz po wyborze. Natomiast w tym, w tym wywiadzie dla Gławką powiedział, że Ukraina nie wyrazi zgody na ekshumację ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów, dopóty dopóki, Ukra jak to określił, cytuję, ukraińskie groby w Polsce są zagrożone. koniec, koniec cytatu. Anton Drobowicz w tym wywiadzie powiedział, że w polskim systemie politycznym są ludzie, którzy jego zdaniem, cytuję, są gotowi przekroczyć czerwone linie. Koniec cytatu. Chodzi tutaj o przekraczanie czerwonych linii w zakresie prawdy historycznej. Oczywiście ukraiński urzędnik rozumie to zupełnie inaczej niż, niż historycy w Polsce. Odniósł się także tutaj do wypowiedzi Łukasza Jasiny, byłego już rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, który został wysłany na bezterminowy urlop całkiem niedawno po swojej wypowiedzi, w której sugerował, że strona ukraińska powinna przeprosić za zbrodnie ludobójstwa, Dokonanego na Polakach z rąk ukraińskich nacjonalistów. Ta wypowiedź zresztą wywołała burzę w relacjach polsko-ukraińskich. -polsko Ukraińcy bardzo protestowali po tej, po tej wypowiedzi. Jaśina tam zasugerował, że powinna pa paść w ogóle taka formuła przepraszamy i prosimy o wybaczenie, co wywołało. Co wywołało oczywiście bardzo nerwową reakcję strony, strony ukraińskiej. Skończyło się na zawieszeniu I Łukasza Jasiny jako rzecznika prasowego, a trzeba przyznać, że jest to jeden z najbardziej proukraińskich polityków w Polsce i to pokazuje, jak wielkie przełożenie ma na polską politykę ma aparat państwowy. Ukrainy. Przypomnę tylko, że Łukasz Jasina w marcu 2022 roku powiedział, że decydenci w Warszawie są, cytuję, sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. I jeżeli taki człowiek, człowiek tak bezwarunkowo popierający Ukrainę zostaje zawieszony po słowach, gdzie domaga się po prostu prawdy historycznej, gdzie domaga się przeprosin, które po prostu się Polakom należą. I oczywiście można powiedzieć, że za te za, za ludobójstwo nie można przeprosić, nie da się w ogóle przeprosić, no to jednak chodzi tutaj o. Potępienie, potępienie zbrodni ludobójstwa dokonanej przez ukraińską powstańczą armię przez obecny establishment Ukrainy. I patrząc na wypowiedzi takie jak Antona Drobowycza, moim zdaniem trudno w ogóle czegoś takiego oczekiwać. Mamy do czynienia z popisem ogromnej arogancji ze strony, ze strony urzędników ukraińskich, którzy doskonale rozumieją całą tę układankę polityczną. Widzą, że establishment w Polsce absolutnie bezwarunkowo udziela wsparcia Ukrainie, więc po co tutaj iść na jakiekolwiek ustępstwa? Widzimy Kolejne żądania, ponieważ w tym wywiadzie szef ukraińskiego MS szef ukraińskiego IPN-u zaczyna się domagać konkretnych, stawia konkretne, konkretne postulaty. Mówi o tym, że dysponuje listą zni rzekomo zniszczonych miejsc pamięci ukraińskiej na terenie Polski. Mówi, że część z nich jest albo zniszczona całkowicie, albo nieodrestaurowana i że stroną Ukraińska oczekuje zmian w tym zakresie, a jeżeli a jeżeli nie będzie odnowienia na przykład pomnika ukraińskiej Powstańczej Armii na górze Monasterz na Podkarpaciu, to wówczas nie będzie ekshumacji ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach. No, szanowni Państwo, mamy do czynienia z eskalacją w relacjach polsko-ukraińskich. Strona ukraińska czuje się coraz bardziej bezkarna, coraz bardziej jest coraz bardziej rozzuchwalona, stawia tutaj coraz Mocniejsze żądania. Mimo całej tej ogromnej pomocy finansowej, humanitarnej i militarnej, której Polska udziela Ukrainie, Anton Drobowicz mówi o niechęci lub braku gotowości strony polskiej do, cytuję, przywrócenia sprawiedliwości, wypełniania własnego prawa i wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych. Koniec Cytatu. No, widzimy, że Kijów stosuje niezwykle taką agresywną politykę, jeśli chodzi o historię. Władze ukraińskie wydają tylko pojedyncze zgody na ekshumację polskich ofiar. Mamy do czynienia. Z rosnącym kultem organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ludobójczych. Widzimy także wśród żołnierzy ukraińskich no, dumne przyznawanie się na przykład do swoich banderowskich przodków. No i a sprawa ludobójstwa na Wołyniu tak naprawdę jest na Ukrainie bardzo mocno zafałszowana i jest to ogromny problem, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, spora część establishmentu w Polsce nie do, próbuje nie dostrzegać, nie dostrzegać tego. Natomiast widzimy, że osoby takie jak Andrzej Melnyk, które wybielały Stepana Bandere są awansowane w strukturach dyplomatycznych Ukrainy. Po, po tym jak, przestał być, Melnyk po tym jak został, przestał być ambasadorem w Berlinie został wiceministrem spraw zagranicznych tego państwa. Natomiast co do samego Antona Drobowicza, Myślę, że warto przywołać jeszcze inną jego wypowiedź, tak samo skandaliczną, a może nawet jeszcze bardziej skandaliczną, tuż po wyborze na dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Został, objął urząd 17 grudnia 2019 roku i tuż po tym wyborze udzielił wywiadu portalowi polukr.net. Powiedział w nim m.in. Cytuję. Mowa o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach to nieporozumienie. Od takiego uogólnionego podejścia nie ma korzyści ani dla Polaków, ani dla Ukraińców. Koniec cytatu. W dalszej części wypowiedzi Drobowicz starał się relatywizować zbrodnię dokonaną przez bandy UPA i powiedział, że należy oceniać poszczególne akty przemocy i Tutaj starał się w tym wywiadzie zastosować jakąś formę symetryzmu, jakąś formę zrównania zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów z działaniami obronnymi realizowanymi przez, przez Polaków, także przez armię, przez armię krajową. No, mamy do czynienia tutaj z niebywałym skandalem. Ma, tego typu wypowiedzi nie są, nie są jedynymi, które, które strona ukraińska serwuje w środkach masowego, masowego przekazu. To pokazuje, jak zakłamany obraz ludobójstwa na Wołyniu występuje w przestrzeni informacyjnej Ukrainy i nic to, nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia ani żadnego usprawiedliwienia tego stanu rzeczy. Mamy niestety do czynienia z kultem nacjonalizmu spod znaku OUN-UPA w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej, w ukraińskim systemie edukacji, a... Te wszystkie głosy krytyczne, które są formułowane w Polsce, no tak naprawdę rozbijają się o mur milczenia i obojętności ośrodków decyzyjnych w Warszawie. I moim zdaniem, tego typu wypowiedzi, tego typu stawianie żądań, warunków przez stronę ukraińską, niestety, będzie się nasilało. Ja osobiście nie oczekuję jakiegoś przełomu, przełomu w stosunkach polsko-ukraińskich w tej sprawie w najbliższym czasie. Moim zdaniem, nadzieja na to, że strona ukraińska nie tylko przeprosi, ale odetnie się i potępi, odetnie się od spuścizny ukraińskiej powstańczej armii i potępi zbrodnie ludobójstwa, potępi takich ludzi, takich zbrodniarzy jak Bandera czy Szuchewicz, są w najbliższym czasie bardzo małe nadzieje na tego typu działania strony ukraińskiej, ponieważ Kijów doskonale rozumie, że dzisiaj może stawiać Polsce żądania Może stawiać politykom w Warszawie konkretne żądania, patrząc na to, jak, uległą, jak uległych partnerów ma po drugiej po drugiej stronie. Zresztą także Ukraińcy doskonale rozumieją, że elementem nacisku na Polskę jest zbliżanie, zbliżanie się do Niemiec, o czym także mówiłem w jednym z odcinków podcastu, podcastu geopolitycznego. W związku z tym trzeba ta, tutaj niestety mieć to na, na uwadze. Także warto wyeksponować tutaj bardzo ważną informację. Również 16 czerwca 2023 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w, w NATO. I tutaj widać, że Decyzje Establishmentu Politycznego III RP są decyzjami po prostu uległymi, bez stawiania jakichkolwiek warunków w stronie ukraińskiej dochodzi do przyjęcia uchwały w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO, co przybliża nas do wojny z Rosją. Jeżeli Ukraina dzisiaj tocząca wojnę z Federacją Rosyjską Zostałaby pełnoprawnym członkiem NATO, no to właściwie można powiedzieć, że de jure, w sensie prawnym, Polska no, weszłaby w konflikt, weszłaby w konflikt z, również z Federacją Rosyjską, podobnie jak inni członkowie NATO, no, ale z uwagi na przestrzeń, z uwagi na geografię, no wiadomo, że Polska byłaby tutaj najbardziej narażona ze wszystkich członków NATO, z uwagi na swoją wielkość, na kwestie logistyki. Także jest to w mojej ocenie, Uchwała, uchwała kompletnie niepotrzebna, przybliżająca nas do wejścia do wojny. I jednocześnie trzeba zrozumieć, że tego typu uchwały, które są uchwałami bezwarunkowymi, będą wpływać na zwiększenie roszczeniowości strony ukraińskiej. W żaden sposób tego typu uchwały nie, nie przybliżają nas do porozumienia, jeśli chodzi o kwestie historyczne. Widać zresztą cały czas wzrost żądań strony ukraińskiej. Uważam, że niestety jest to trend wzrostowy. Dziękuję Państwu za uwagę.